Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blues Tower Defense 6. Ja co sobie, dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku i w kolejnej naszej zabawie z Random Pick Tower. Czyli w naszej serii, w której nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, czym będziemy grali tym razem. Zagramy sobie jeszcze z losowym bohaterem, więc szykujcie się. Nie będzie tutaj w rozpisce tego nowego bohatera, ale no spokojnie, są oczywiście jeszcze inne, dosyć ciekawe też postacie, więc oczywiście lecimy z koksem. Pierwsze losowanko, czyli pierwsze losowanko bohatera. Zobaczymy, co nam wyjdzie, już się przygotujemy. Będzie to, dawno niewidziany kapitan Churchill, więc naprawdę będzie bardzo, bardzo ciekawie. Teraz włączam już drugą interakcję, czyli tę interakcję na się bohaterów, a czy naszych wieżyczek. Wybierzmy sobie tego nowego, bo jak mówię, mało kiedy gram ogólnie Churchillem, więc tym bardziej będzie dosyć ciekawie. Jako że jesteśmy po Halloween, zagramy sobie na mapce dosyć prostej. Zagramy sobie oczywiście na hardziku. Chyba że na alternatywnych rundach, chociaż to będzie bardzo ciężkie do przejścia. No dobra, spróbujmy. Alternatywne rundy, jako że teraz macie w Odyssei przechodzenie tylko i wyłącznie alternatywnych rund, więc tym bardziej może być to bardzo, bardzo ciekawe. No to losujmy, zobaczmy, czy to, że gramy na rundach alternatywnych jakoś gierce wytłumaczy, że mamy dostać coś, co bije lidy? Coś niekoniecznie. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Pierwsza jednostka, snajper. Ostatnia jednostka, jaką byśmy chcieli wylosować tak naprawdę. Może nie ostatnia, może są jeszcze inne. No ale dobrze, wylosowaliśmy najlepszą jednostkę pod tą mapę, zdecydowanie. To jest najlepsza jednostka, lepszej nie mogliście zdecydowanie wylosować. Szczelmy sobie go gdzieś tutaj u dołu. I oczywiście jako, że mamy tutaj szybkie kamo, lecimy pod ścieżkę środkową. No i zobaczmy, co z tego wyniknie. Czy w ogóle granie snajperem na tej mapce ma jakikolwiek sens? Według mnie chyba w ogóle żadnego nie ma sensu. No ale cóż na to możemy poradzić? No oczywiście, że nic. Na szczęście mapka jest długa, więc powinno być w miarę stabilnie. Ale zobaczymy. Będzie jeden problem, bo tutaj będzie bardzo ciężko nam zrobić pieniążki oczywiście na późniejsze jednostki. Pójdźmy w speeda, bo inaczej to sobie z tym nie poradzimy. Pamiętajcie, kolejną jednostkę mogę wylosować dopiero wtedy, jak ta jednostka dobije poziomu trzeciego. Czyli idąc w tą stronę, to poziom trzeci nabijemy najszybciej za 3000, więc zbudujemy sobie wcześniej na pewno kapitana, bo inaczej jak sobie mamy poradzić, prawda? Jak sobie mamy inaczej poradzić, potrzebny będzie nam kapitan Churchill zdecydowanie tutaj. Więc zobaczymy, na razie bijemy pod farsty. No i teraz bardzo bym chciał teraz zaoszczędzić. Inaczej będzie to naprawdę mega ciężko. Ja nie wiem, czy w ogóle nie pójdę pod strągi już tylko i wyłącznie. Bo sami widzicie, jak to się kończy, jak to się będzie nam tutaj po prostu w ogóle kończyło. Będzie tutaj teraz naprawdę ciężko, wiesz, to będzie naprawdę ciężko, żeby to w ogóle jakkolwiek przejść. Bo tu będzie, no jojku, będzie się działo, będzie się naprawdę działo. Też nie wiem, czy już muszę iść w speeda. To jest problem. Jak lecą oczywiście niebieskie, to jeszcze spoko, bo niebieskie bijemy na shota, więc to jeszcze sobie oczywiście z tym poradzimy. No ale w przypadku no, i wszystkich innych, no to już jest większy problem. Oczywiście idą nam regrowy, właśnie w tym momencie, zielone, to my nie jesteśmy w stanie ich bić na first zdecydowanie. Musimy to ustawić, bo na to sobie z tym nie poradzimy. Inaczej nie mamy z tym żadnych dosłownie szans, więc to jest nam wręcz potrzebne w tym momencie. No i teraz już staramy się jak najmniej tracić tego życia. Jak mówiłem, Churchill to jest ta jednostka, która nas tutaj może uratować. Bez Churchilla nie mamy żadnych dosłownie szans. Zresztą chyba już w tym momencie. Czy szanse się troszkę kończą? Dajmy to w ten sposób pod strągi. Dobra, próbujmy. Próbujmy teraz jakoś tutaj z tym działać, bo jednak, dobra, potrzebujemy jeszcze większego speeda w takim razie. Potrzebujemy jeszcze większego speeda, troszeczkę większego, prawda? Pod farsty teraz troszeczkę pójdźmy. Pierwszy kamo, nie jesteśmy w stanie bić kamo. Temu też pomóżmy sobie w ten sposób. Bo wiecie, no chciałbym tu oczywiście przejść. Chciałbym troszeczkę w to jeszcze pograć. Więc no, trzeba sobie tutaj jakoś ratować skórę. No trzeba sobie tą skórę troszkę ratować. Pozwólcie, zrobię sobie jednak jeden zrzut. Tylko i wyłącznie po to, żeby postawić Churchilla, bo nie mamy szans tego inaczej przejść. Więc Churchill, ratuj nas, bo nie mamy szans. Ta mapa jest za trudna, ta gra jest za trudna dla nas. Dobra, mamy przynajmniej całkowita zbijącego. Ja wiem oczywiście, że to rzuci tam szczelony przecież. Ale kto go widział? Kto go widział? Ale powiem wam jedno. To jest przecudowne. Ten naprawdę
kolega nasz jest po prostu cudowny. On pięknie wygląda. Banana Farmer, genialnie, żebyście ktoś wprowadzili. Szkoda troszeczkę, że to nie są skiny jednak do naszych małpek, tylko to jest skin właśnie do jakby powersów. No ale i tak czy jak według mnie jest to w porządku. Według mnie to jest i tak czy jak bardzo, bardzo pozytywne. No przynajmniej tyle dali, że przynajmniej tyle dostaliśmy i że mamy takową możliwość sobie takich jednostek tu właśnie używać. Dobra, jak mówiłem, trzeci tier potrzebuje minimum, więc zbierajmy to. Ty pijesz pod firsty, dobrze, bo firsty mi się oczywiście przydadzą. Może pójdziemy w tą ścieżkę? Powiem, że zrzut mógłby być też ciekawy, bo zrzut byśmy mieli dosyć szybko i to mogłoby nam dużo dać. Ten zrzut mógłby nam naprawdę teraz dużo w tym momencie już dać i ja chyba w to pójdę. Pójdę w kierunku zrzutu, mało kiedy w ogóle buduję tą ścieżkę, ale może to być śmieszne. Może to być naprawdę śmieszne, więc pójdziemy w tą stronę. No i w tym momencie możemy wylosować sobie kolejną jednostkę, więc tym razem bardzo proszę coś przydatnego, coś mocnego, mega kozackiego, no nie, inżynier. Nie należy do jednostek mocnych, mega, super, ekstra fajnych. No nie, zdecydowanie to nie jest ta jednostka. No ale co? Ale co? Budujemy ją. Pójdziemy nią w ścieżkę. Może górną bym poszedł. A super, ty nie widzisz go. Super, bo ty jeszcze kamo nie widzisz, to jeszcze nie twój poziom. No ale dobra, mamy tam na szczęście te nasze kolce, więc nie będzie takiej wielkiej tragedii. Idziemy w działka. Działka pójdzie w fasta, pójdziemy jeszcze w zasięg dla działek. Zasięg tutaj to będzie dekonstrukcja. Nie wiem, czy to działa na działka, nie jestem tego tylko zapewny. Jeśli ktoś z was ma taką wiedzę, czy ta dekonstrukcja działa na działka, bardzo bym prosił o informację, bo ja już tyle razy się zastanawiałem nad tym. Tego za bardzo też nie ma jak testować. To jest cały problem, że tego za bardzo nie ma jak przetestować. Więc jeśli macie taką wiedzę, będę bardzo wdzięczny. To jest dobre, bo to chyba zwiększa samo zasięg działek, z tego co kojarzę. Albo i nie. Ale coś kojarzyłem, że to też zwiększy zasięg dla działek. Ale jednak niekoniecznie. No w porządku. Dobra, wiecie co? Pozbierajmy na tego dropa, bo myślę, że ten drop może być nawet przydatny. Potrzebuję widzieć kamo, bo tego już bym nie przetrwał. Nie ma szans. 30 runda, rush z kamo pancerza. Nie. Nie ma szans. Pamiętajcie, oczywiście przypominam, grałem na alternatywnych rundach. Aha, czyli na 40 rundzie będzie opancerzony Moab. Opancerzony Moab, czyli o połowę więcej życia, czyli dwa razy więcej życia, no to będzie się troszeczkę działo, będzie troszeczkę więcej problemów, takie mam wrażenie. No dobrze, zobaczymy co z tego wyniknie. 7000, czy ja chcę to zbierać już w tym momencie? Te zrzuty mogą być o tyle fajne, że pamiętacie, że ja będę je używał przez cały czas. Więc one oczywiście będą mi tutaj dawały sporo tej kasiorki. Tylko że ja nie wiem, czy ja dożyję. Ja nie wiem, czy ja pokonam bez problemu pierwszego Moaba. Chociaż mam naprawdę Churchilla. Churchill paradoksalnie jest bardzo dobry na Moaba. Mam ciebie. Nie jestem pewien, czy ty jesteś na pewno dobry. Ale nie czekajcie, trzeci poziom już jest. Trzeci tier przecież już jest. Mogę losować dalej przecież. Halo, o co kaman? Safe jest. Raz, dwa, trzy. Trzeci poziom ich jest. Co teraz zostanę? Sabika. Ciekawe. Sabik jest bardzo ciekawą opcją, bo Saba mógłbym przelić w tym miejscu pod reaktor, na przykład tutaj. I tutaj pod reaktor byłby nawet dobry, bym powiedział. Nawet dobry on mógłby być tutaj w tym miejscu. Ale pierw chciałbym mieć zrzut jednak. I jako, że oczywiście ja jestem, wiecie, leniwy bardzo, no nośnik tych zrzutów wszystkich, to ustawię sobie tutaj automatyczne uruchamianie tego rzutu, żeby przypadkiem go nie ominąć. Bo nie chciałbym, naprawdę nie chciałbym tego rzutu ominąć, no bo to będzie słabe. Mam tego pana, więc ja go zbuduję. Szybciutko pójdę to oczywiście w wybicie. Czyli w górną ścieżkę, nasza kaczuszka kochana jest z nami, jak super, jak fajnie. Dobra, i teraz dajemy skilla. No i dobra, daliśmy radę, super, bardzo fajnie. Oczywiście on idzie pod reaktor. Na tym mi bardzo zależy. Widzenie kamo będzie tutaj dla mnie bardzo, bardzo istotne. Ciebie już nie będę zmieniał, tak jak skoro ciebie zbudowałem, to ciebie tak zostawię w tej formie. Czy coś to w ogóle daje? Więcej pieniążków, to wiem. Dodanie tego ekstra elite dodaje. I fast reload to all sniper.
Nie wiem, czy to będzie aż takie dobre, żeby to faktycznie musieć sobie odpalić. Dobra, ale reaktor, jak mówiłem, jest bardzo fajny. Zobaczcie na ten zasięg. Dokładnie będzie bronił nam to, co jest najważniejsze, czyli balony, które będą nam uciekały później. Więc to warto sobie szczelić. Dajemy tutaj lepsze działka oczywiście. No i dobra, i to by było w takim razie na tyle odnośnie tego. I teraz czas wylosować kolejną naszą małpkę. Pamiętajcie, że takim czymś udowadnia wam, że możecie grać każdą taktyką. No dobra, zrobię sobie jeden rzut, no ale widzę, co kamar. Dobra, Mortar. Mortal Monkey. Okej. Postawię go teraz blisko Churchilla, bo myślę, że tutaj dostanę może wioskę później. Więc warto byłoby to wykorzystać. Może postawię tutaj. To wioska jakby była w tym miejscu, by jeszcze sięgła tamtego pana. To mogłoby być ciekawe nawet. I pójdę w ścieżkę górną. I dolną. Właściwie wiecie, bo jest ten buścik cały odnośnie ścieżki dolnej. Że podpalanie będzie więcej zadawało damage'a. A ja jednak nie chciałbym bazować na tym panu, więc pójdę w tą ścieżkę. Mamy teraz stuna w ten sposób dostępnego. I to może nam wystarczy. Tylko i wyłącznie to, co nam może wystarczy. Mamy podpalanie, mamy stuna. Może być git. Może to będzie git. Więc losowanko kolejne. Kolejne losowanko. Zobaczmy, czy szukamy czegoś mocnego. Czegoś bardzo mocnego szukamy. Ice Monkey nie należy do jednostek super ekstra hiper mocnych. Tutaj bym bardzo chciał. No ale może być oczywiście, może być. Postawię go w tym miejscu akurat. Jak mówiłem, bardziej chcę, żeby on wspierał tutaj naszego właśnie, nasz reaktorek. Więc tak też go zbuduję w ten sposób. Bez tego kolejnego może. Chyba tak, bez tego kolejnego. Takiej potrzeby nie ma, już uruchomimy skilla zdecydowanie. I widzicie, jak już zrzuty są często z dołu, ja tu postawię jeszcze jednego farmera, żeby zbierał nam te zrzuty. Wiecie, bo ja tego, no nie będę na to się patrzył, będę to zawsze przeoczał. Więc lepiej tutaj mieć sobie postawionego z dołu. Kolejna nasza jednostka, ninja małpka. No i to jest coś super. Ale żeby oczywiście nie było nam zbyt łatwo, nie idę w górną ścieżkę. Pójdę w ścieżkę środkową, żeby oczywiście sobie ich spowalniać później. Bardziej mi zależy na tym upgrade'ie, tylko pójdę w niego i w nic innego. I losujemy dalej oczywiście. Gramy do rundy setnej, pamiętajcie o tym. Więc muszę się na to szykować, chociaż nie wiem, czy mam się tam bronić. Nie mam pojęcia czym. Wizard. No i dobra, Wizard też oczywiście daje swoje jakieś tam możliwości większe. Mógłbym pójść w kierunku oczywiście górnej ścieżki. To jest najmocniejsza oczywiście ścieżka. Jednakże... Nie pamiętam, ile kosztuje ścieżka dolna, tutaj maksymalna. 25 tysięcy, 26 tysięcy. Chociaż on nie jest jakoś ekstra mocny oczywiście. On nie jest jakoś ekstra mocny. Został on zboostowany oczywiście. Dobra, postawmy go, no dobra. Wiem, że on może nie jest jakiś mega kozak, prawda? Bo nie jest kozakiem, uwierzcie mi. No ale pójdźmy w niego, pójdźmy w tym razie w górną ścieżkę, bo to by się bardziej przydało, no się jego. No idziemy teraz w to, no i dobra, zobaczymy, jak sobie by tutaj oczywiście radziło. W tym momencie bardzo chciałbym oczywiście uzyskać wioskę. Wioska by nam dała ten właśnie lekko większy zasięg, albo alchemika też by nam ten zasięg leciutko zwiększył. Ale zobaczymy, jak to będzie udało nam w praktyce. To kolejny. Bumerang czy dart? Bumerang jednak. Dobra, bumerangiem pójdziemy w ścieżkę... Chyba będziemy się szykować na Moaby, prawda? To Moaby będą stawiały mi największy problem. Więc postawmy w tym miejscu... dolną ścieżkę ze speedem pod Moaby, oczywiście pod Strongi, rzecz jasna. I tu wiecie, będzie bił albo w górę po linii prostej prawie, że? Albo tutaj w tą stronę po linii prostej, a tutaj już będzie bił jak widzicie sami, jak to będzie wyglądało. Więc może nie będzie tragicznie, patrzcie. 57 runda, pierwszy BFB, albo już któryś BFB z kolei. Nie przeważyłem, szczerze mówiąc, ile ich już leciało, bo szybko to dosyć leci. To leci naprawdę dosyć szybko. Kolejny Wizard. Oczywiście idziemy znowu w Nekrusa, bo jak mamy dwóch Wizardów, to tym bardziej warto pójść w Nekrusa, bo pamiętajcie, że oni się będą wzmacniać. Oni się po prostu będą wzmacniać, jeśli pójdę w ścieżkę tą dolną odnośnie Prince of Darkness. Więc bardzo fajnie. Tu akurat pójdę w ogień, bo on nie będzie iść pod ten piąty tier, więc tak będzie mi lepiej akurat pójść. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. On jest tylko pierwszy, więc bardzo fajnie oczywiście. No mówię, brakuje mi tego damage'a leciutko. To może być lekki problem. BFB opancerzony. Nie powinno być źle, mi się wydaje. Nie powinno być źle. Chyba tak. No dobrze, lecimy dalej. Kolejne losowanko. Kolejne nasze losowanko. I któż to będzie tym razem? Druid.
Jak dobrze wiecie, druidów nie jestem ich fanem. Nigdy nie byłem fanem tych druidów. Może źle powiedziałem. Nie jestem fanem druidów na random piku, bo mi zależy jednak na jednostkach silnych, takich solo silnych. Więc idziemy pod strągi, pod ciernie i zostawiamy go tylko w tej formie. Pamiętajcie, ciernie piją całą mapę, więc spoko, loko, może tak sobie tutaj spokojnie istnieć. Losujmy dalej. Kolejna nasza jednostka. Któż to będzie tym razem? No i mamy naszego alchemika. No i dobra. W tym momencie możemy troszeczkę zaszaleć. Jako, że mamy dwie jednostki najsilniejsze w tym momencie. Jest to oczywiście Kajtek. No i jest to... Ale w tym momencie chyba kapitan Churchill. Tak mi się wydaje, że chyba Churchill jest number one. W tym momencie. Czy ty? 47, dobra, jesteś silny, no ale i tak czy siak potrzebuję boostować oczywiście mojego maga. Postawię w tym miejscu i wydaje mi się, że jednostki boostowane będą w kolejności takie, że pierwszy będzie boostowany on. Tak, jest boostowany, super. A kolejny będzie boostowany on. W takiej kolejności to powinno iść. Oby tak, tak, on dostał boosta, idealnie, a ci boosta nie otrzymają. A uczniowie mają mniejszą szansę na otrzymanie tego boosta. No i super, o to chodziło, więc losowanko dalsze. Kto następny? I to będzie Heli. Heli, teraz taką. Heli najlepiej byłoby mi pójść oczywiście w ścieżkę górną, jest ona najsilniejsza. Jednakże na samo jest najłatwiejsze do rozegrania, ale ja wiem, że mogę mieć problemy. Mogę mieć problemy, żeby to w ogóle jakkolwiek przejść. Dlatego też zbuduję sobie Heli oczywiście, ale pod ścieżkę dolną. I to po to, żeby mi ona stunowała moaby. Czemu tam kliknąłem? Nie wiem czemu. Chciałem w tego kliknąć. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, teraz będziemy już blokowali moaby, więc większa ilość moabów będzie tutaj pięknie, ładnie zatrzymywana. O to nam chodziło. 15 tysięcy zarobiłeś. Czyli de facto spłaciłeś się. Czyli de facto snajpera teraz mamy za darmo, całkowicie for free. Dobrze, o to chodziło. Niech on nam zarabia jak najwięcej. Pamiętajcie, że w razie czego później możemy snajpera usunąć i postawić innego. Na przykład pod 025. I on sobie by idealnie sobie oczywiście radził. Ale w tym momencie bym bardzo chciał zbudować chyba sobie jednak naszego tutaj wizarda, jak się wydaje, ale sprawdźmy, co by było kolejne. Jako, że zbudowaliśmy Heli, to możemy sobie pozwolić na losowanko jeszcze jedno. Glugunner. No i dobra, w tym momencie ja ustunuję. Zatrzymujemy się w tym momencie, bo no średnio jest sens się teraz jakkolwiek tutaj rozwijać w tym momencie, bo co możemy zrobić, prawda? Co możemy ciekawego teraz zbudować z Glugunnera? Potrzebujemy coś bijącego, a żeby uzyskać coś bijącego, to potrzebujemy faktycznie, no żeby nasz Nekrus nabił sobie tutaj wyższy poziom i był on w stanie puszczać moaby. Z moabami będzie o wiele, wiele lepiej już. Zastanawiam się tak naprawdę, czy dobrze on bije? Pod first, strong. Jest możliwe, żeby on w ogóle rzucał na tą ścieżkę? Te balony chyba nie, prawda? Nie ma chyba takiej możliwości, ale pamiętajcie, że oczywiście jakby tutaj puszczał moaby, te moaby będą biły jakby te jeszcze po drugiej stronie, więc de facto co z tego, że lecą one jakby z innej linii, to i tak czy siak będą one jakby mogły nam pomagać i to jest dobre, to jest oczywiście bardzo fajne i o tym trzeba oczywiście pamiętać, że i tak czy siak on będzie tutaj sobie bardzo fajnie radził, chociaż tak nie wiem, czy nie zbudowałem go w złym miejscu, powinienem go może go zbudować troszeczkę bardziej jednak tutaj na początku, może by było jakieś bardziej stabilne, ale skille. Skille oczywiście używamy, bo na tym nam bardzo mocno oczywiście zależy, żeby tutaj wszystko było jak najbardziej dopracowane. Bo damage to no nie mamy go zbyt dużego, więc musimy sobie pomagać z tymi skillami, które mamy, czyli dwa skille de facto ofensywne mamy oraz jeden do spowolnienia, bo oczywiście zrzuty to jest tylko i wyłącznie hajs, który jakoś tak mamy naprawdę dużo już. Chociaż budowanie tego Elite Sniper, nie, to się będzie opłacać już. Się chyba nie opłaca w ogóle, on by mi mało co dał, małego boosta by mi dał. Więc chyba nie ma większego sensu, nie ma przynajmniej ja wrażenie. No i potrzebujemy wreszcie to nazbierać. 3000 jeszcze, halo, halo, halo. Ten Heli jest fajny, ale on oczywiście nas stunuje w pewnych momentach. Nie jest dobre. To stunowanie może nie jest aż takie fajne, ale pamiętajcie oczywiście, że nam zależy głównie na tym, że on nam zestunował
DDT pierwsze, które będą nam leciały. Nie wiem, czy dobije do rundy setnej, jak wam mówię. Nie jestem do końca przekonany, bo będziemy de facto musieli opierać całą swoją taktykę na Magu, Nekrusie, na jego innym pomocniku. Więc nie wiem, czy to nam na pewno wystarczy, no ale spróbujemy przynajmniej coś z tego więcej wykombinować. I mamy już nasze demo-łapki. No i spoko, no i spoko. Teraz co? Puszcza z... Nie, ten puszcza zwykłe, chociaż już nikt nie puszcza, bo nikt nie ma damage'a. Pamiętajcie, że oni puszczają tylko wtedy, jeśli mają damage. Jakiś tam zadadzą. To wtedy mogą cokolwiek robić, więc mamy tutaj BFB-ka i BFB powinien chyba bić tam tą ścieżkę, czy też nie bije jej? Chyba bije. Mam wrażenie, że on chyba bije tam tą ścieżkę. Przecież mam taką nadzieję, bo inaczej będzie słabo. No i dobra, w takim razie mamy też możliwość zbudowania czegoś innego. Czyli nam zależy teraz na... kleju. Na kleju nam zależy. Tylko pamiętajmy oczywiście, że jakby tyle ciało DDT, to ono dopiero się spowolni tutaj. Bo dopiero musi nasz reaktor usunąć mu kamo. Dlatego buduję go w tym miejscu, bo to jest najlepsze miejsce dla mnie aktualnie możliwe do postawienia. To jest tutaj, żeby on w tym miejscu nakładał ten cały klej. I mogę teraz spokojnie wylosować sobie kolejną jednostkę, żeby udać przynajmniej, że coś będę mógł więcej zdziałać. Heli kolejny, no czemu? Na Rębowskiej nie chcę heli. Naprawdę nie chcę heli. Heli mi mało daje. Mało mi dają teraz możliwości już. No dobra. Ale skoro mamy kolejnego heli, pójdziemy dokładnie w tą samą ścieżkę, no bo mówię. Nie mam lepszej opcji. Naprawdę uwierzcie mi, nie mam lepszej opcji pod heli. Więc pójdziemy znowu pod stunowanie moabu. Wiem, teraz mam dwa de facto pod to stunowanie, więc będzie mi bardzo ciężko cokolwiek zrobić, bo wszystkie będą stunowane. Wiem o tym oczywiście. No ale jak mówiłem, lepszej opcji naprawdę uwierzcie mi nie ma w tym momencie. Potrzebuję coś... Potrzebuję tak budować te heli, żeby mi nie przeszkadzały w przypadku DDT. A jakbym zbudował inne, to z DDT będzie mi o wiele, wiele ciężej. Kolejny druid oczywiście idzie w tą samą ścieżkę, żeby nam złapać wszystkie ceramiki. Już dwa druidy to już się troszeczkę... No może jeszcze, no to nie jest kierunek awatara. Ale gdybym dostał jeszcze jednego druida, bo jeszcze dwóch druidów, wtedy zdecydowanie idę w kierunku awatara, bo to będzie zdecydowanie najmocniejsze, że nie wiem, czy awatar bije lidy. Tego nie jestem pewny. Snajper jeszcze jeden. Kolejny snajper. I teraz pytanie, czy ten snajper będzie miał sens, żebym go zbudował w ścieżkę... Też pod zrzut, ale chyba nie. Go zbudujemy... pod jedyną możliwą ścieżkę, nam się wydaje. Podstawimy ciebie tutaj i pójdziesz w ścieżkę górną i dolną. Pod strągi też pójdziesz. I nawet pójdziesz pod sturowanie moabów nawet. Dobrze, w ten sposób pójdziesz. Robimy teraz zrzut oczywiście, rzecz jasna. No i mam nadzieję, że to nam wystarczy oczywiście do kolejnych zabaw. Do kolejnych oczywiście fal, które będą tutaj na nas leciały oczywiście. Więc zobaczymy, zobaczymy. Fajnie. Pokonany. Najlepszy jest Churchill. O dziwo. 91 tysięcy. Fajnie, bardzo ciekawe. Oczywiście free play, lecimy dalej. Faktycznie 92 tysiące ma. Ten też ma tyle. I snajper jest lepszy, no co kaman. Snajper jest zdecydowanie lepszy. Nie wiem, czy mu gra uznała, że on był lepszy, no ale okej, dobrze. To jest gierka, na to nie mamy żadnego wpływu, więc no widocznie może on był faktycznie lepszy pod jakimś tam względem. Pod jakimś tam względem może on był faktycznie lepszy. Czy jesteście pod strągi? Jesteście pod strągi już oboje, więc bardzo, bardzo fajnie. No to co? Wysuwam go kolejny. To był snajper. Był snajper, zbudowałem, więc bardzo dobrze. Próbujmy dalej coś wylosować, co miało tutaj jakieś ręce i nogi. Inżynier, najgorsza jednostka ever, którą mogą wylosować. Rzecz jasna. Chyba, że pójdę w boosta dla niego, czyli... Czy ja wiem, czy to jest takie dobre? Albo boosta dla Churchilla? Nie. Churchill chyba nie będzie bił DDT, z tego co mi się wydaje. Chyba tak, on chyba DDT nie będzie bił. Pójdę w to. I kogo będę boostował? To jest ciekawe, bo naprawdę mało kto może bić go. Mi się wydaje, że tak będę boostował tego maga. Ten mag może mieć tylko szansę, to chyba tak mi się wydaje. Chyba tylko ten mag. No dobrze. Tak to zróbmy.
Boostujmy maga. Postawmy jeszcze jednego robota. Już wiem, że za chwilkę będzie koniec tego, ale tak czy siak boostujemy robota jeszcze jednego i zboostujemy naszego tutaj inżyniera. W ten sposób nasz wizard dostał jeszcze większego kopa. Więc mam nadzieję, że on teraz sobie będzie faktycznie dawał radę i że wygramy to. To po prostu w tym momencie wygramy, że bez problemu sobie z tym wszystkim poradzimy. Ustawimy go pod strągi nawet. Jako, że czy więcej on będzie miał tutaj jednostek, znaczy więcej będzie miał tutaj w swoim cmentarzu jednostek, tym więcej będzie zadawał damage'a. Pamiętajcie, że on zwiększa mu się damage od tego, ile on ma tutaj jednostek w środku. Chyba 500? Co 500? Co 300? Co 100? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale tam chyba do plus 5 może on dojść. I to już jest dużo. To już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale by the way, nie gadajmy tego, losujmy dalej, bo potrzebujemy oczywiście jednostki, bo zaraz przyjdą DDT. One lecą troszeczkę szybciej. Mortar. W tym momencie mortar jedynie jaki może mi się przydać, będzie on bił w tym miejscu, będzie ze speedem i zdolną ścieżką pod usuwaniem opancerzenia. Zdecydowanie, tylko ten mortar w tym momencie jest dla mnie jakkolwiek przydatny. Ile to zrobiłeś? 33 tysiące, bardzo ładnie. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I od razu losujmy dalej, bo jak mówiłem, zaraz przyjdą nam jednostki do bicia. I może być średniona jeża. Dart małpka. I tutaj mamy tak naprawdę już zatrzymanie. Bo dart małpka jest taką jednostką, która może mi grę uratować. Ona naprawdę może grę uratować, tylko że ja ją muszę postawić blisko alchemika, zarazem blokując Churchilla, a nie tego. Więc ja zrobię to w ten sposób, że usunę alchemika, postawię alchemika jeszcze raz, ale bliżej, tym razem naszego maga, ale bliżej maga i bliżej górnej ścieżki, bo czy nie postawię ich obu bardzo blisko siebie ogólnie. Dobra, teraz budujemy tutaj oczywiście górną ścieżkę z powrotem i teraz stawiamy darta i darta stawiamy gdzieś w tym miejscu, czyli blisko, ale troszeczkę dalej od niego, ale też on będzie właśnie boostowaną jednostką. On będzie właśnie tą jednostką boostowaną jeszcze i pod speeda. Wszystko działa poprawnie, jesteś ty boostowany i ty. No i dobra, jest w porządku. I teraz potrzebuję 25 tysięcy. Teraz potrzebujemy 25 tysięcy, żeby zboostować sobie naszego tutaj właśnie crossbowa. Żeby był crossbow master. To jest bardzo ważne, bo crossbow master może nam tą gierkę właśnie uratować, bo inaczej bez niego będzie bardzo ciężko i nawet nie wiem, czy jak zbudujemy crossbow master, czy ja jemu nie dam tego speeda. Czy nie przekieruję właśnie naszego tutaj inżyniera właśnie dla niego. 330 tysięcy, to jest dużo, to jest naprawdę bardzo dużo już. To jest bardzo dużo, oczywiście. Tak. To jest ładna ilość. Ale mówię, pamiętajcie, że no, te same te moaby, oczywiście, one są dobre, one są bardzo dobre. Ale no zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce później. Czym więcej leci tej jednostki, tym jest oczywiście ciężej. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy w przypadku DDT, w przypadku Bata, który będzie leciał, czy on w ogóle daje cokolwiek tego, tych duszków? Czy duszki dostajemy za zniszczenie warstwy, czy za samo uderzenie? Bo jeśli za zniszczenie, to oczywiście Bady nie da nam żadnego duszka. I wtedy de facto nasz mag, Nekrus, jest w toku bycie nieprzydatny, bo co on może zrobić, jeśli no, nie dostanie on duszków, prawda? Jest on bardzo słaby. Okej, okay, mamy ciebie. No i dobra. W tym momencie to jest nasza szansa. To jest szansa na wygraną już. To jest właśnie szansa, w której my możemy to wygrać. Uruchamiamy teraz te skille bardziej i wylosujmy kolejną jednostkę. Może dostajemy alchemikę jeszcze innego. Będzie troszeczkę stabilniej z ułożeniem całym. Poważnie dostaliśmy snajpera jeszcze innego. No dobrze, kolejny snajper. Jak go teraz ustawić, żeby to miało sens? Ja bym go strzelił w tym miejscu. Od wersty. Close. Może pod close bym go dał tutaj. Idziemy w tą ścieżkę i w tą ścieżkę. Pod close. W ten sposób będzie bił zawsze najbliżej siebie, więc będzie bił albo naprzód. Będą te pociski atakowały kolejnych, albo w tą stronę będzie atakował tych na przodzie te pociski. Może to jest dobre wyjście,
i to będzie miało jakikolwiek sens oczywiście. Zobaczymy to później oczywiście w praniu już bardziej. No ale na razie dajemy sobie przynajmniej radę. Przynajmniej na razie dajemy sobie oczywiście radę, więc... No to co? Losujmy dalej. Spróbujmy. Jeszcze jakiś jeden dobry los nam się zdarzy, czy też niekoniecznie kolejny wizardzik. Spoko. I najbardziej wizardów chcę. Pamiętajcie, że wizardy są zboostowane przez naszego tutaj kolegę, więc... Czemużby nie? Czemużby nie? Wizardy jak najbardziej są spoko zawsze. Więc więcej nekrusów, tak, tym razem oczywiście z ogniem, rzecz jasna. I okej, okay. Nekrusy są bardzo fajne, nekrusy są naprawdę bardzo, bardzo spoko. Zasłanko kolejne. Kolejny nekrus? Też niekoniecznie. Halo, halo? Tak, shooter. No tak, shooter, no to jest jakaś jednostka super ekstra wybitna. No ale spróbujemy coś z nią zrobić ciekawego. Postawimy ją w tym miejscu. Nie będzie ona boostowana chyba przez alchemika. Chyba nie powinna być. Więc postawmy ją tutaj. I pójdę w ścieżkę górną a propos. Nie ścieżkę dolną, która jest naprawdę dobra. Ale ścieżka górna nam się bardziej chyba przydaje. Damy, i damy na more tak pójdziemy. No i dobra. W ten sposób go zbudujemy. Jakoś tam osoba będzie oczywiście tego Dimension zadawał, więc woju, spisz się, rany boskie, im się słowa plącą teraz w tym momencie. No i dobra, losowanko jeszcze jedno, może coś jeszcze nam ciekawego tutaj oczywiście wyjdzie. Kolejny alchemik? Alchemik, no dobra, tak na styk to było, tak bardzo, bardzo na styk. Dobra, teraz alchemika budujemy koło niego. I tak zastawić ciekawość, co teraz zobaczę. Dobra, chyba będzie Churchilla podbijał. Mam nadzieję, że nie ciebie. Już nie będę więcej losował jednostek, więc mogę pójść w ten sposób teraz. Nie wiem, po co użyłem tego speeda. Ile ty masz? Pójdźmy w to, by the way. Nie, magia chyba jest lepszy. Maga jest lepiej sobie zrobić w tym momencie. No i dobra, on nam pada. Damy radę. Ej, o dziwo, damy sobie radę z rundą setną. To jest 99. runda. Opancerzony będzie leciał jako setna. Przypomniałem sobie. Setna to będzie opancerzony. Chore. To będzie chora akcja teraz już. Teraz to już jest chora akcja. Się robi. Ale nie ma tragedii, jak widzicie. Nie ma tragedii. Dajemy sobie w miarę radę. Powinniśmy go rozbić, troszeczkę oczywiście dalej go rozbijemy, nie tak blisko jak tym razem to było. Rozbijemy go wiele, wiele dalej oczywiście. Ale nie powinno być aż tak źle. Mamy skilla do zastanowania ich jeszcze. Czyli oczywiście bombki tylko jeszcze będą, oczywiście strzelamy jeszcze, super fajnie, super ekstra, o to chodziło. I teraz tak o, jak on się rozbije, to strzelamy 3. Oj, oj. On się chyba rozbije za daleko. On się chyba rozbije za daleko. Chyba nie uda się. Okej. Wszystko strzelamy, wszystko leci wszystko na was. Nie macie szans. Nie macie żadnych szans. To musi być wygrana. Ale bym pijał, jak to jeszcze uda nam się wybronić. Poważnie. Serio. Nie nabijajcie ze mnie. Proszę, nie nabijajcie się ze mnie w tym momencie. Bo naprawdę jest mi bardzo smutno. Bo to była gra wygrana. To miałem wygrać. Ja już widziałem, że to się Aj, ceramiki mi jakieś poprzechodziło. Oczywiście nie wykupuję się, bo to nie ma najmniejszego sensu. No dobrze. No to rip. No to rip niestety. No to rip. Jest mi źle z tego powodu, wam powiem szczerze, bo naprawdę to było do wygrania. Ta gierka była do wygrania. No ale gra postanowiła inaczej mnie tutaj po prostu rozwalić, więc okej. Rozumiem oczywiście, tak widocznie miało być. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu. Oczywiście będzie mi bardzo milutko, że zostawicie dużo łapeczek pod tym filmikiem. Wiem, że to mówię na końcu filmu, więc pewnie już mniej osób to ogląda. Jeśli to jeszcze oglądasz w tym momencie, oczywiście napisz, że oglądasz do samego się tego końca i widziałeś moją wygraną.
No. Że widziałeś moją wygraną, to po prostu będzie mega, mega prangla innych osób, które będą czytały te komentarze. Dzięki wielkie, do kolejnego materiału. Na razie, hej, hej, pa!